Witam, witam. Ja jestem Stevie, a to jest moja kolejna rozgrywka. Jesteśmy na nowej mapie. Nie nagrałem początku tej rozgrywki. Nie wiedziałem, czy. Nie byłem pewien, czy nagrywać to. Po prostu cieszę się tą grą. To jest czwarta seria z Farminga Simulatora. Zaczynam od 13 w 2012. W tej chwili mamy odsłonę 9. W tym roku odsłonę kolejną Farminga 19. Więc tak, gramy na średniej jako new farmer, jako nowy rolnik. Mieliśmy do dyspozycji 1 200 000 euro. Do tego dobrałem 680 bodajże, a 5 000 pożyczki. Tak. Jesteśmy w drugim dniu rozrywki. Kupiliśmy dom. Tak, kupiliśmy 3 pola. Pokażę wam na mapie. Kupiliśmy 3 pola. Kupiliśmy pole 20. 19 i 18. Połączyłem te dwa pola razem jako jedno pole. Dołożyłem trochę jeszcze, dorałem trochę jeszcze łąk do tego. Postawiłem oborę. Kupiłem dwa ciągniki. Kupiłem tego oto Fenda. Rozsiewacz do nawozów. I siewnik. To są z kupionych maszyn. Do tego. A jeszcze z Agrisema Grumbosza. Beczkowóz, paszowóz, maszyny zielonkowe, plus Wider, czyli odchwaszczacz. Są to maszyny wzięte w leasing. Tak samo owijarka do bali. Mamy 14 sztuk bydła. Dostały wczoraj pasze. Zaczęliśmy kosić właśnie. Pokosiłem wczoraj, dzisiaj koszę znowu. Tu jeszcze odrośnie i wtedy dokoszę i to razem swałuję i zrobię trochę siano kiszonki. Może trochę siana też. I tak, no na tym polu, ponieważ nie miałem pieniędzy, miałem i nie miałem, była kasa, można było wynająć sprzęt do kopania ziemniaków i buraków, ale no według mnie to nie opłacałoby się. Ten czas poświęcony i pieniądze zebrane z tych płodów rolnych, no nie przyniosłyby żadnego zysku, więc postanowiłem, że to zaoram i zasiałem soję. Zostawiłem kukurydzę. Niestety nie zdążyłem jej odchwaścić, bo nie miałem pieniędzy na chwastownik, ani nie miałem pieniędzy, żeby kupić herbicydy. Więc niestety zarosła chwastami, ale zdążyłem tylko raz obsypać nawozem. Tego pola nie musiałem obsypywać, bo były zaorane ziemniaki i buraki, tylko przejazd musiał zostać obsypany, musiałem obsypać wapnem. I teraz tak, no widzicie, tu pole jest w 100% nawiezione, zero chwastów, bardzo mnie to cieszy. To będziemy dzisiaj kosić i zrobimy trochę siano, kiszonki. No to trzeba będzie zaorać po sunku kukurydzy. Widzicie, chwasty na 100%, nawożenie na 50%. I teraz tak, te dwie przyczepy już zostały kupione i ten traktor. Niestety tur, widły zostały wynajęte, są wzięte w leasing. Do tego jest wzięty leasing ten oto kombajn. O, widzę, już ma pełny zbiornik. Prosimy kukurydzę. I teraz tak. Myślałem, że wam chciałem coś sprawdzić, ale mam za mało pieniędzy i czekałem, niepotrzebnie czekałem z tym do tak długo, ale mam podejrzenie, chciałem to sprawdzić, jeszcze nie widziałem
na żadnym kanale, żeby ktoś do tego doszedł albo w ogóle tego spróbował. Ale wydaje mi się, że włączmy to pracownika. Włączmy pracownika. To jest kolejna rzecz. Pracownik kosztuje, ale pomaga. Oprócz tego, że zrobiłem 3 kontrakty, albo 4 nawet kontrakty, tak, były 2 kontrakty z nawożenia, a pole numer 16, już pamiętam, i pole, tak, 16 była nawieziona przeze mnie jako kontrakt i 13 była nawieziona, do tego 13 bodajże, tak, 13 kosiłem, 13 była koszona. Nie, przepraszam, 14 i 16 nawoziłem, 13 skosiłem, zasiałem 27 jako na zlecenie, czyli zrobiłem 4 kontrakty do tej pory. Było kontrakt z orania, plowing, więc wziąłem mojego głębosza i pojechałem na to pole. Niestety się okazało, że nie mogę. Więc musiałem scancelować, ponieważ sprzedałem pług, żeby kupić oprysk na chwasty i kupić bitbaka z nasionami. Na to pole pójdzie rzepak prawdopodobnie, chociaż myślałem, może by było warto, nie, zróbmy rzepak. Mam jeszcze małą hodowlę krów, żebyśmy robili łąkę. Włączymy na razie te buty. Na górę. Nie wiem, czy spodobały się wam moje odcinki. Postanowiłem, że będę nagrywał gram w tą grę od 19. Udało mi się, nie wiem, czy nie wiem, mniej, czy po prostu wszyscy mieli taką możliwość. Ja kupiłem tą grę miesiąc temu, przedpremierowo i 19 po południu dostałem maila, że gra z linkiem, więc ściągnąłem grę i już 19 sobie w nią grałem. Jest kilka, a tu jest jeszcze barka, patrz, ale to nie ma tej beli. Jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają. Jest więcej plusów niż minusów w tej grze. W porównaniu z innymi seriami Cominga, czy nawet z Crops, Cafe Crops. Nie wiem, zapłaciłem za grę. Znaczy, zostałem po prostu sponsorem, tak, którzy z was. Kupiłem pakiet Silver, czyli jest to pakiet bodajże na 2 albo na 3 lata, 60 euro bodajże. Czekałem na grę bardzo długo, jak wszyscy. Ciągle były jakieś, ciągle zwlekali. Poza tym, gdy w końcu była możliwość, że mogłem sobie ściągnąć plik na wcześniejszy akces i zobaczyć, co ta gra jest warta, to mój komputer nie wyrabiał. Nawet nie wyrabiał z Coffee Cops. 17 na najmniejszych ustawieniach szła w miarę, ale reagowało ją strasznie. Zwłaszcza przy, jak się wiozło płody do sprzedania, to reagowało strasznie. Stwierdziłem, że w czasie, gdy zamówiłem 19, w tym samym czasie kupiłem nowy komputer. Mam nadzieję, że nie jest super fast, super szybki, ale no, mogę ufać wszystkie gry. Brawia sprzętowo, brawia. Teraz tak, no, wróćmy do tej gry. Jest kilka rzeczy, jak mówiłem, które mi się nie podobają. Nie podoba mi się fakt taki, że
nie ma możliwości, załóżmy, ustawienia waluty w złotych. Jest euro, są dolary, są funty, a nie ma złotówek. To jest raz. Dwa, nie ma opcji, żeby były realne ceny maszyn i płodów rolnych. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o euro, załóżmy, że gramy na złotówki, a nie na euro. Może po prostu nie czasem nas pokazać. Wejdźmy w ceny płodów i powiedzmy, rzepak chodzi po 1500 zł. 1500, 1600. I zdarzają się takie ceny, że podchodzi po 1500, 1600 w trybie nowy farmer. Czyli można powiedzieć, że jeżeli założymy, że są to złotówki, to ceny są prawie realne. Jeśli chodzi o te zboża, takie jak pszenica, jęczmień czy owiec zawsze się nie orientuje, ale pszenica czy jęczmień są po 775-800 zł. Są też po 500, są też po 400, zależy od tego, więc powiedziałbym, że te ceny są jak w realu, oprócz tego, że zamiast euro powinna być złotówka. Chodzi o ceny soi, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem tego. Tak samo jeśli chodzi o cenę słonecznika. Nie jestem pewien co do kukurydzy, czy ziemniaków, czy buraków, jakich są cena. Załóżmy, że cena za ziemniaki jest tam w granicach 300-400 zł za tonę i buraki też są mniej więcej 300 zł za tonę. Kukurydza 800-700 zł za tonę. Powiedzmy, że te ceny byłyby realne, jeśli byłaby waluta złotówkowa, a nie funt, a nie euro. Ale jeśli chodzi o maszyny, to co? A to może dotknę na wyłączę, bo mam prawie zbiornik. Obiedźmy około, wysypmy go. Wysypmy. To jest tak. Kolejne zakupy, chciałbym wybudować bunkier. Chcemy wybudować po prostu na kiszonkę silos. Na razie pojedynczy, zawsze mogę postawić drugi. Oprócz tego chciałbym wybetonować tą trawę przy krowach, zwłaszcza z przodu. To jest właśnie kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Kupuje się budynek, taką oborę za 300 tysięcy plus minus. To jest akurat największy model obory. Kosztowała mnie chyba 302 tysiące z tego względu, że tam teren musiał być trochę niwelowany. I postawiłem oborę na skraju betonowanego tamtego placu. Co się okazało, że pojawiła się trawa. Trawa nam rośnie na betonie. No to trochę jest bez sensu, prawda? No jak może trawa rosnąć na czymś, co zostało wybetonowane już wcześniej? Ale dobra. To jest kolejna rzecz, którą chcę zainwestować, jest kierownica. Bo jest to bardzo wielka wygoda, ale wróćmy. Przejdźmy do naszego gospodarstwa. Więc tak. Tutaj jest pod spodem beton. A my mamy trawę rosnącą. Tak samo tutaj. Więc to będzie zlikwidowane. To co, żeby zostało zabetonowane z powrotem, trafiło, wyglądało bardziej realistycznie. Więc tak, to tutaj postaram się jakoś wybetonować. I też samo tutaj. Tutaj stanie silos na kiszonkę i wiata, w której będzie słoma i siano. I tutaj chcę wybetonować drogę.
bo to też tak bez sensu wygląda. Żeby było połączone razem ze silosem tutaj, żeby po prostu zagospodarować to. To jest jedna rzecz. Druga rzecz taka, że... A! Obora. Wszystko fajnie. Dlaczego drzwi nie można otworzyć? Nie ma takiej opcji. Można wejść w zwierzęta, można kupić zwierzęta i pojawiałem się, ale jak dobrze pamiętam, to jest największa obora. Prawda? Czyli tutaj można mieć 400 sztuk bydła, 200 sztuk bydła, powiedzmy na 200 sztuk bydła. I teraz tak, ja mam krów 14. Teraz jak dokupię jeszcze, dojdę do tego maksimum 200 sztuk, to i tutaj nie będzie tyle widać. Będzie załóżmy, nie wiem, 20-30, a w menu by się nazywało, że mamy 200. No ten wymiar jest trochę za mały. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że oborę stawia się jako oborę, za którą się płaci powiedzmy te 200 czy 300 tysięcy euro. Tak jak to się robi w realu, że jak gospodarz stawia oborę, to niestety musi za nią zapłacić, wziąć za nią kredyt. Tak jak ja to zrobiłem, wziąłem kredyt, kupiłem oborę. Ale pastwisko powinno być grodzone samemu. Albo powinna być możliwość powiększania. Powinna być jakaś opcja wchodzenia gdzieś tutaj i załóżmy powiększania tego pastwiska. Albo żeby po prostu. I kolejna rzecz, i żeby pastwisko nie było równane. Czy ktoś widział, żeby pastwisko było niwelowane, tak samo jak niweluje się, poziomuje się podłogi w oborach, bo ja przynajmniej tego nie widziałem. I tak nie powinno też być. Powinno być po prostu tak, jak było to załóżmy, jest to w poprzednich wersjach farminga, gdzie była obora, już od razu mieliśmy oborę, ale pastwisko było na pochyłościach, nie było idealnie równe. W jednej z moich rozgrywek, których nie nagrywałem, wybudowałem oborę w tym miejscu i tam w rogu. Nie dość, że zakosztowała mnie 50 tysięcy euro więcej niż zakładałem, a poza tym wyszły jakieś mi górki, doliny, jakieś dołki. Masakra, masakra. Budynek, tak samo jak i wiata czy dom, powinny być wypoziomowane i postawione na równym powierzchni. Jeżeli tego wymaga niwelacja terenu, usypanie terenu, to na to się zgadzam, ale dlaczego jest pod pastwisko? Dlaczego pastwisko nie może być, załóżmy, na całość jego pola? Bo ja bym chciał, żeby pastwisko było, nie wiem, kwadratowe, trójkątne, okrągłe, nieważne. Ale żebym ja decydował, jaka wielkie ma być pastwisko, zagroda, w której trzymam swoje zwierzęta. Kolejna rzecz. Dlaczego nie ma słomy, możliwości dawania słomy z przodu? Czemu załóżmy, nie można otworzyć drzwi i wjechać z balikiem, czy wjechać załóżmy i rozcielić słomę, albo użyć, jest maszyna do kupienia, nie pamiętam jak to ją nazwać, która po prostu robi sieczkę i rozrzuca to na klepowisko. Dlaczego nie można zrobić się z przodu? Przepraszam, słomę daje się tutaj. Tutaj jest słoma. Kto widział, żeby słoma była dawana na pastwisko rzucana? I to co, teleportuje się stąd tam? Nie wiem, bo na razie mam tylko 1500 litrów, czyli powiedzmy 1,5 tony słomy dałem krowom. Zostało 839 litrów, załóżmy, powinny być kilogramy, nie litry, ale już dobra, palicho z tym. Kilogramy, ale słomę daje się tutaj. Przeskoczmy przez płotek. Dlaczego, panie kolego, nie chcesz przejść przez płotek? O, tutaj się podjeżdża i daje się słomę, która ląduje tutaj na tą trawkę. I ona później teleportuje tam. Trochę jest to dziwne, ale dobra, nieważne. To jest kolejna rzecz, którą znalazłem, która mi się nie podoba. Tak samo to. No. Obornik. Spoko, no ale jak to wygląda? Dlaczego obornik jest taki?
Znaczy, Gorosz nie może być obojętny w kupce, gdzieś tam, nie wiem, w rogu, czy coś tam, czy od ściany rosnąć sobie. Ale dobra, mówicie, to pewno powiecie, że się czepiam. Kraj jest super. Nie wchodziłem na mapę amerykańską, bo mam dosyć Ameryki i weszłem na mapę europejską i najbardziej mi się podoba. Znaczy, bardziej mi się podoba. No, podoba mi się bardzo. Jest dopracowana naprawdę, naprawdę, ale no są rzeczy, które można by zrobić. No, tutaj na przykład stoją krany z mlekiem. Można je podnieść? Nie można. Nie można ich podnieść. Drzwi nie można otworzyć. Jest furtka. Furtkę można otworzyć. No ale dobrze, no. Słomę ja bym chciał dawać swoim krowom tutaj. Nie? Nawet nie widać, żeby była słoma. Oje, coś tam jest słomy. No ale ona była dana tam. Tu się teleportowała, no to trochę dziwne. Ale dobra, nieważne. To jest to. To oczywiście zniknie i tutaj stanie. Prawdopodobnie tutaj postawię silos na zboże. I tu będzie może jeszcze jedna wiatka. No takie są plany. No na razie muszę zrobić kasę. Mamy tylko 988 euro, powiedzmy złotych, powiedzmy złotych. A, ceny maszyn, no nawet w euro ceny maszyn są za drogie. No, powiedzmy na przykład Fendt, taki traktor Fendt. Tutaj jest za wersję 160-konną. Siódemka Vario i oni chcą za nią 180 tysięcy euro. No, przepraszam, ale za 180 tysięcy euro, nawet za mniejsze pieniądze, powiedzmy 180 tysięcy euro, to można mieć dziewiątkę Fender serii 9, 928, 930. Za ten traktor powinno być 110 maksymalnie. Tam 100 tysięcy czy 99 tysięcy, plus doposażamy go tam do 240 koni, maksymalnie 120 tysięcy euro. Wtedy to byłoby realne, prawda? Ale 180 tysięcy, no najbogatsza, najdroższa wersja z silnikiem 724 już jest 205 czy 210 tysięcy euro. Czyli można powiedzieć, że dwa razy tyle co w realu. Nawet na złotówki to by nie pasowało, no bo. Ale nieważne, dobra. Wracamy do naszego gospodarstwa. Gdzie mamy kombajn? Kombajn stoi tam, a podjedziemy naszą Waltrą. Waltra jest chyba 210-konna, jak dobrze pamiętam. Mocy by się przydało trochę więcej, ale to z czasem. Więc tak. Na pewno sprzedamy kukurydzę. Czekajcie, włączę pracownika. Wysypiemy to. Trochę to idzie w krew nosa. Z tego względu, że mały header, mały kombajn, no ale też leasing płacimy mały. Bodajże jest 400, 500, 4-5 tysięcy za godzinę. Plus. To było 8 tysięcy czy 10 tysięcy za. Nie, co ja mówię. Zaraz sprawdzimy. Ale no. Wziąłem w leasing ten. Skoszę kukurydzę i skosimy soję. Tam prawdopodobnie pójdzie rzepak. Tutaj prawdopodobnie. Możliwe, że pójdzie rzepak też, chyba że my zasiejemy coś na słomę. O, zrobimy tak. Tu zasiejemy pszenicę albo jęczmień. Na tym drugim polu zasiejemy rzepak i może po miesiącu grania uda nam się zarobić kasę, żeby
prowadzi nasze gospodarstwo, doprowadzić do ładu i składu naokoło. Mam nadzieję, że Giant zrobi jakiegoś patcha, w którym po prostu no, obora nie będzie przy zakupie obory trawa nam się nie pojawiała wszędzie. I kolejna rzecz, że nie będzie po prostu na tym samym poziomie, co jest budynek gospodarczy. Powinna być tak się ukształtować, jak ukształtowany teren. Według mnie. I żeby była możliwość powiększania zagrody. Bo szczerze mówiąc, to ta zagroda no, nie jest zbyt wielka. Nie patrzałem, nie próbowałem tej mniejszej zagrody za 100 tysięcy. Ale no to ona dopiero musi być malutka. I tam wchodzi ponad 50 sztuk bydła. Kolejna rzecz, którą chciałbym zobaczyć w farmingu, to jest możliwość hodowli bydła mięsnego. Wiadomo, jest to o wiele tańsze, byłoby łatwiej po prostu powiększyć gospodarstwo, bo niepotrzebne są maszyny. To była właśnie kolejna rzecz, która jest i dobra i zła. Powinna być możliwość sprzedaży mleka automatycznie lub jeżeli sobie gracz zadecyduje, jest po prostu sprzedawana samodzielnie. Fajnie też by było zobaczyć w farmingu możliwość sprzedaży zboża bez potrzeby jechania własnym sprzętem. Czyli po prostu taka opcja, że samemu zgłaszamy kontrakt na spłoszenie zboża i wrzucamy kontrakt na listę. Przyjeżdża pracownik czy osoba z kombajnem. Kosi nam to, a my tylko odbieramy. I wsypujemy do spichlerza. Też powiem, że taki budynek, mam nadzieję, że moderzy tu dadzą, żeby można było wysypywać zboże na krzepisko, na po prostu na ziemię. A nie do silosa, żeby można na początku rozrywki, byłoby to super. Na pewno nie będę dodawał pieniędzy, nigdy nie dodawałem żadnych skrzypcze, zawsze gram na realu. Zawsze staram się grać na średnim stopniu, gdzie po prostu no, wiadomo, że te ceny są w miarę realne do stanu rzeczywistego. Bo o to właśnie polega w tej grze, że po prostu no, są ludzie, są gracze, którzy będą grali na najłatwiejszym poziomie, gdzie ceny są dwukrotnie wyższe, czy trzykrotnie wyższe. Jest łatwiej po prostu zarobić kasę, kupić lepszy sprzęt, kupić więcej ziemi, ale są też pracy, którzy grają albo na średnim stopniu, tak jak ja gram, albo grają na mniejszym. Naprawdę ceny zbóż są bardzo niskie od górnych, ale to naprawdę bardzo wiele się postarać, żeby jakoś ten koniec z końcem związać. Podoba mi się to, że kupuje się pole razem z obrysówką, czyli po prostu nie ma tak, bo w poprzedniej wersji kupuje się samo pole, można było sobie pojechać z kosiarką, skosić trawę kogoś tam na polu, na polu czyjegoś pola. Trzeba po prostu posiadać powierzchnię, trzeba po prostu posiadać pole i tak zwana miedza, na której rośnie trawa, no, to nie jest miedza, ale po prostu no, ta trawa rosnąca naokoło pola jest nasza, tylko tą trawę możemy skosić. Nie możemy sobie pojechać do pana Zenka czy pana Ścicha i tam sobie skosić trawę. O, co te lagi się robią? To kosicie, nie? To kosicie, nie? Że
Będziemy już pana Zenka, czy pana Zdzicha, czy pana Ludzka i sobie objedziemy kosiarką w koło rotacyjną i zrobimy sobie parę balików słomy, parę balików siana, czy parę balików trawy, czy parę balików kiszonki na czymś w polu. To trochę było też bez sensu. Teraz ta wersja 19 to poprawili, ale dalej są rzeczy, które by można było poprawić, żeby ta była jeszcze lepsza. Na pewno w kolejnych odsłonach Farminga, Farmingu 21 czy Farmingu 23 będzie o wiele więcej udoskonaleń, może nie udoskonaleń, ale poprawek. Ja nie mówię, ja nie narzekam, bo lubię tą grę, uwielbiam. Gram w nią godzinami. Na, powiedzmy, no nie wiem, no nie chcę was tłumaczyć, ale jest to około 20, 30, 40 godzin tygodniowo, czasami nawet więcej. Na nową córkę postanowiłem, że będę nagrywał. Będę się dzielił z wami. Szkoda, że nie nagrałem od początku, ale mogę wam pokazać. Pokazałem maszyny, które posiadam. Maszyny, które są wzięte, jest wam leasing na wynajem. Mam nadzieję, że parę kontraktów, parę sezonów koszenia, uprawiania ziemi, powiększania hodowli bydła uda nam dzięki takiej. Kurde, się nie mogę pozwolić. To jest po prostu z kilku dni rozgrywki, a uda mi się tą farmę powiększyć. Zwiększyć hodowlę bydła, czy na przykład zakupić nowy areał i zwiększyć nasze gospodarstwo. Na dzisiaj to chyba już koniec, nie chcę zasmucać. A jeżeli lubicie, jeżeli wam się spodobało, to naciśnijcie lajka. Ja będę wrzucał tych filmików jak najwięcej się da. Jeden, dwa dziennie. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Na razie, pa.